Cześć, tu Przemek. W tym odcinku pokażę Ci moje trzy ulubione zimowe szlaki w Tatrach. Jednym będziesz na pewno zaskoczony. Zapraszam! W tym odcinku pokażę Wam szlaki na jednodniową wycieczkę i nie będę określał ich na podstawie tego, czy są łatwe, czy też trudne. Na odbiór szlaku składa się wiele czynników, ale na pewno nie będą to wypady wymagające alpejskiej sprawności. Pamiętajcie jednak, żeby się odpowiednio przygotować. O tym będzie też kolejny odcinek, więc rozważcie subskrypcję kanału. A, i najważniejsze, linki do trasówki macie w opisie. Pierwsza moja propozycja to wycieczka z Kasprowego w stronę Przełęczy pod Kopą Kondracką czerwonym szlakiem. Zaraz niektóre osoby pewnie się zdziwią i powiedzą, przecież trzeba tam jakoś dotrzeć. Faktycznie, trzeba tam dotrzeć. Otóż tak, zimą pozwoliłem sobie na wjazd kolejką na Kasprowy i powiem szczerze, nie żałowałem, bo zaoszczędzony czas poświęciłem na obcowanie z Tatrami, czego nigdy nie jest za wiele. Przepiękne widoki zaczynają się już po wyjściu z kolejki i towarzyszą nam przez cały 10-kilometrowy spacer. Na szlaku natkniecie się na jedno sztuczne ułatwienie, ale bez problemu można sobie z nim poradzić. A dalej, dalej już będziecie tylko wy i wspaniałe widoki. Jak ruszycie z Przełęczy pod Kopą, to uważajcie, bo szlak schodzi dość mocno w dół. Ja niestety nie uważałem i było bum. Druga moja propozycja na zimową wyprawę w Tatry, to a jakże, Hala Gąsienicowa. To spektakularne miejsce jest bardzo często odwiedzane, ale nigdy się nie nudzi. Każdy, kto tam był, na pewno to przyzna. Szałasy pięknie komponują się z krajobrazem, a kultowa Betlejemka zawsze wprawia w pozytywny nastrój. Startujemy z Kuźnic i mocnym podejściem udajemy się w stronę Boczania. Bardzo lubię iść tą stroną, jest widokowo, a Giewont zimą to coś pięknego. Warto się zatrzymać i popatrzeć. Z Przełęczy mamy już tylko kilka kroków w cudownych okolicznościach przyrody i dochodzimy do, nie wiem czy najsłynniejszego miejsca, ale na pewno z uporem maniaka fotografowanego. Mianowicie do wejścia na halę. Voila! Warto tutaj poszwendać się trochę, posiedzieć, by złapać sił na jeszcze jedną atrakcję. Koniecznie idźcie na Czarny Staw Gąsienicowy. Bardzo fajne miejsce, w którym poczułem się wysokogórsko, a całość pięknie uzupełnił GoPro, który szkolił się w zimowym Warunie. A teraz niedoceniany, ale bardzo fajny Nohal. No nie Nohal, tylko Nosal z przedłużeniem do Doliny Olczyskiej. Ot, nie każdy go traktuje poważnie, ale ja uważam, że to bardzo fajne rozwiązanie na zimową wycieczkę w ramach rozruchu przed czymś grubszym, bądź po czymś grubszym. Pamiętajcie, że warto zabrać ze sobą raczki, bo jak zima będzie zimowa, to przydadzą się na pewno. Mnie złapało też mocne wietrzycho, bo wybrałem się w teorii tuż po tym, jak Halny miał ustać. Kurde, momentami, jak się zrywa wiatr... O kurde, zrywa! Ale jest pięknie! Po podziwianiu widoków z Nosala polecam pójście do Doliny Olczyskiej. W drodze natkniecie się na jedno trudniejsze skaliste miejsce, ale z pewnością dacie sobie radę. A dalej będzie tylko piękniej. Na koniec czeka Was odpoczynek przy klimatycznym szałasie i powrót z tego około 9-kilometrowego spaceru. Możecie też pójść dalej i wejść na Wielki Kopieniec, ale wtedy już nie będzie to rozruch. Mam nadzieję, że odcinek był dla Was pomocny i namówiłem Was na wypad zimową porą w Tatry. My widzimy się w kolejnym i pamiętajcie, nie siedźcie w domu, tylko idźcie w góry. Ciao! No to jest kurde pięknie, no cudnie poszło, seksualnie, fantastycznie.